Otwórzcie 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Posłuchajcie, jakimi słowy rozpoczyna się ten fragment. Bójmy się więc. Bójmy się więc. Generalnie wydaje nam się, że strach zawsze jest zły. Jednak jest rodzaj lęku, który jest wręcz biblijny. Na przykład w 2 liście do Koryntian, 11 rozdziale, Paweł mówi: boję się, żebyście nie zostali zwiedzeni, tak jak zwiedziona przez węża została Ewa, i żebyście nie dali się odciągnąć od prostoty Ewangelii. Paweł bał się tego, że Koryntianie mogliby zostać zwiedzeni. Jeśli to Paweł napisał list do Hebrajczyków, to również w tym liście mówi: bójmy się więc. Czego? Gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby się nie okazało czasem, że ktoś z was jej nie osiągnął. Innymi słowy, doświadczenie wejścia w Boże odpocznienie jest czymś tak istotnym, że powinniśmy dosłownie bać się tego, żeby się z nim rozminąć. On zachęca nas do tego, żebyśmy bali się wypadnięcia z odpocznienia. Odpocznienie jest rzeczywistością, w której funkcjonuje wiara. Drzwiami do życia w wierze jest odpocznienie. Zobaczcie, co jest napisane w wersecie 10. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Bóg stworzył świat w 6 dni. 7 dnia nie ruszył nawet palcem. Na tym polega właśnie szabat, dzień odpoczynku. Paweł mówi, że możemy żyć życiem, które jest pełne odpoczynku i w którym całkowicie odpuszczamy swoje własne wysiłki. Dzieje się to poprzez pełne zaufanie Jezusowi i w to, co On dla nas uczynił. Możemy wejść w stan doskonałego odpoczynku, gdy ufamy w doskonałe dzieło Jezusa i to, że jest ono dla nas wystarczające. Jeszcze raz to przeczytajmy. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów. Tak jak Bóg od swoich. 11 werset zaczyna się od słów: starajmy się wejść do tego odpoczynku. Jedyne staranie, o jakim mówi tutaj autor tego listu, dotyczy wejścia do odpocznienia. Dalej czytamy, dlaczego mamy wejść do tego odpoczynku. Aby nikt nie upadł. Gdy żyjemy w sile swoich własnych uczynków, stajemy się zmęczeni i upadamy. Gdy skupiamy się na sobie i na budowaniu swojej sprawiedliwości, męczymy się i upadamy. A gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa i na to, co On zrobił dla nas, możemy trwać w doskonałym odpoczynku. Odpoczywamy, bo wiemy, że On zrobił wszystko za nas. Jego dzieło jest tak doskonałe, jak doskonałym jest sam Jezus. Gdy wierzymy w Ewangelię, wchodzimy do odpocznienia. Odpocznienie, innymi słowy, to świadomość, że Jezus zrobił wszystko za mnie. Ja teraz mogę odpocząć. Od czego? Od swoich własnych wysiłków i uczynków. Pismo mówi, że mamy się starać, mamy wkładać wysiłek w to, żeby w tym odpocznieniu pozostać. W jaki sposób trwamy w odpocznieniu? Gdy wspominamy o dziele Jezusa Chrystusa, gdy myślimy o tym, co On dla nas zrobił. Gdy nie trwamy w odpocznieniu, jest niemożliwym, żebyśmy trwali w wierze. Musimy wejść do odpocznienia od swoich uczynków, tak jak Bóg odpoczął od swoich uczynków. Mając więc najwyższego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się naszego wyznania. Mówiłem o tym wcześniej, ale powiem o tym jeszcze raz. Trwamy w odpocznieniu poprzez wspominanie Ewangelii, poprzez pamiętanie o tym, co Jezus dla nas uczynił. To odpocznienie jest tak ważne, że Bóg mówi nam, że mamy się bać, aby przypadkiem z Niego nie wypaść i że mamy dołożyć wszelkich starań, aby w tej rzeczywistości trwać. Innymi słowy, jedyne starania, na jakie Bóg nam pozwala, to usilne starania o to, aby się przypadkiem nie okazało, że znowu wpadliśmy we własne uczynki. Ten, kto ufa Jezusowi Chrystusowi, ten wchodzi do odpocznienia. Jezus Chrystus, On sam jest naszym odpocznieniem. Bez względu na to, w jakim miejscu w życiu jesteście, bez względu na to, w jakim miejscu swojego dnia dzisiaj jesteście, niech Ewangelia będzie na pierwszym miejscu. To w Jezusie składamy całą naszą nadzieję. On jest dla nas wystarczający. On jest więcej niż wystarczający. Jezus dla nas jest niebem na ziemi. Gdy wierzymy i ufamy Jezusowi,
dosłownie doświadczamy nieba na ziemi. Pozwólcie, że pokażę wam coś w liście do Galacjan. W 3 rozdziale, w wersecie 13. Przepraszam was, werset 29. Jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. I wróćmy jeszcze do wersetu 22. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. I jeszcze werset 13. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Jezusie Chrystusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Chciałem się jeszcze podzielić z wami czymś, co zobaczyłem na początku listu do Tymoteusza. Zbawił nas i powołał swoim świętym powołaniem, zgodnie nie z naszymi uczynkami, ale zgodnie z Jego własnym celem i łaską, która została dana nam w Jezusie Chrystusie. Cel naszego życia i łaska Boża została dana nam w Jezusie Chrystusie. Werset 14, a łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Jezusie Chrystusie. Ewangelia sprawia, że zaczynamy widzieć Jezusa. I gdy pokładamy naszą wiarę w Chrystusa, którego opisują Ewangelie, wypełnia nas Boże życie. Gdy słyszymy prawdziwą Ewangelię, ona rodzi wiarę w sercu człowieka. Prawdziwa Ewangelia niesie ze sobą rzeczywistość prawdziwej osoby Jezusa Chrystusa. Słysząc prawdziwą Ewangelię, oczy naszego serca się otwierają i wiara pojawia się w naszym sercu. Jesteśmy Jego dziełem od początku do końca. Chcę zachęcić was do tego, żebyście weszli w odpocznienie. Odpocznijcie w tym, co Jezus dla nas zrobił. Dopiero w tym miejscu będziecie w stanie chodzić w duchu. Dopiero w odpocznieniu Duch Święty jest w stanie działać przez nas. Amen.